Drodzy goście, szanowni państwo, zanim rozpoczniemy właściwą debatę, chciałbym krótko nawiązać do działalności patrona fundacji, któremu w czasie pracy naukowej oraz pracy publicznej nieobce były zarówno metody tradycyjne, jak i innowacje. Jeśli chodzi o te pierwsze, należy wspomnieć, że pan profesor był wielkim bibliofilem doceniającym wartość książek słowa pisanego. Tutaj już dr Bębnowski zdążył wspomnieć o tych zasobach, które zostały przekazane przez rodzinę patrona na rzecz fundacji. Ja tylko wspomnę, że jest to przeszło 10 tysięcy różnych pozycji, które sukcesywnie teraz uzupełniamy. Z tego zbioru można korzystać w siedzibie fundacji na ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Ponadto profesor Kurtyka był pomysłodawcą oraz pierwszym kierownikiem projektu Zapomniane pomniki cywilizacji europejskiej, zespoły ksiąg sądowych, szlacheckich i miejskich z czasów I Rzeczypospolitej, przechowywane w Kijowie, który przez jego kontynuatorów został poszerzony także o archiwa na terenie całej Ukrainy, a także o wybrane instytucje na terenie Rosji i na Białorusi. W ramach tego historycy wyszukiwali, a następnie skrupulatnie opisywali rękopisy polskiej proweniencji znajdujące się za wschodnią granicą, często zapomniane, często niszczące. Wdrożono dzięki temu wiele dokumentów do obiegu naukowego, a niektóre wręcz ocalono dla potomności poprzez wykonanie fotokopii. Ja sam byłem świadkiem, niekiedy te dokumenty zwyczajnie rozsypują się już w palcach. Zeskanowanie ich, tudzież zrobienie zdjęcia jest tak naprawdę ostatnią formą, aby je uratować. Doceniając zaś działalność edukacyjną i popularyzatorską, profesor Kurtyka był również orędownikiem poszukiwania nowych form przekazu oraz sposobów docierania do odbiorcy. Przykładowo, pod jego auspicjami krakowski oddział IPN-u zorganizował pierwszą w Polsce wystawę plenerową. Ponadto profesor nawiązał współpracę z prasą, dzięki czemu pracownicy wspomnianej instytucji mogli cyklicznie pisywać na łamach różnych tytułów, gdzie publikowali artykuły popularno-naukowe. No i cóż, no, był to początek dzieła wypierania ze świadomości społecznej faktów historycznych zmanipulowanych przez władze historyczne na potrzeby indoktrynacji, na potrzeby propagandy. Ale już zwracając się do panów, to wszystko było dwie dekady temu. Od tego czasu wspomniane wystawy plenerowe, czy nawet rekonstrukcje historyczne są już pewną rutyną. W związku z powyższym chciałem zapytać o pewne podsumowanie innowacji, jakie w ostatnich kilkunastu latach pojawiły się w przestrzeni edukacyjnej i muzealnym oraz jakie walory sobą prezentują. Doktor Tomasz Makowski. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Właściwie odpowiedź jest dość prosta i odnosi się nie tylko do tych czasów. Nowoczesność się szybko starzeje. Generalnie nowoczesność się szybko starzeje. Również pewne rozwiązania, które wydają się odkrywcze, też szybko się starzeją. Jeżeli sobie to uświadomimy, to nam łatwiej będzie zrozumieć i to, co się wydarzyło, to, co było odkrywcze rzeczywiście, ale także to, co sami planujemy. Znaczy, musimy się przyzwyczaić do takiej myśli, że czas życia pewnych rozwiązań czy form komunikacji, tych wielkich, jak i tych bardzo bezpośrednich w tej chwili, jest dużo krótszy niż jeszcze jakiś czas temu. Znaczy, musimy mieć tę perspektywę, że albo inaczej, badanie cały czas odbiorcy, jego wrażliwości oraz tego, w jaki sposób jesteśmy w stanie się z nim skomunikować, jest w tej chwili kluczowe do skuteczności naszych działań. Dla instytucji, które gromadzą dziedzictwo kulturowe, dla instytucji naukowych czy instytucji popularyzujących przeszłość, wiedzę, kulturę, uświadomienie sobie szybkiej zmiany narzędzia jest kluczowe, żeby cokolwiek osiągnąć w komunikacji. Jeżeli będziemy zastanawiać się nad skutecznością własnych działań, to fakt planowania w trybie rocznym, dwuletnim, trzyletnim, pięcioletnim czy dziesięcioletnim zupełnie inaczej wygląda. Znaczy to, co mi się wydawało jeszcze 2, 3, 4 lata temu nowoczesne, dziś już nowoczesne nie jest, jest oczywiste i nikt tej mojej chwały, czy naszej chwały wymyślenia czegoś nowoczesnego kilka lat temu nie będzie niósł przez następne 20 czy 50 lat. Więc uświadomienie sobie tej oczywistości pozwala nam uniknąć
pułapki oczywistości. To, co historycy wiedzą doskonale, to, co chyba Andrzej Pośpiech bardzo intensywnie w badaniach nad XVII i XVIII wiekiem spopularyzował, wpadanie w pułapkę oczywistości w przypadku studiów historycznych jest bardzo częste. Druga rzecz, o której warto powiedzieć, odpowiadając na pytanie pana doktora, dotyczy bardzo starego zdania, które nie straciło na aktualności, które wypowiedział Benedetto Croce, nam oczywiście najbliższy z powodu tego, że był teściem Gustawa Herlinga Grudzińskiego, ale przede wszystkim był znakomitym filozofem i historiozofem, który powiedział, który napisał, że z przeszłości rozumiemy mniej więcej tyle, ile rozumiemy z teraźniejszości. I my jesteśmy przyzwyczajeni, jest to jedna z tych pułapek oczywistości, o których rozmawiamy, że my rozumiemy z teraźniejszości to, co wyczytaliśmy z przeszłości. A wydaje się, że odwrócenie tego, zgodnie z tym, co napisał prawie 100 lat temu Benedetto Croce, jest kluczowe. My rzeczywiście z przeszłości niewiele więcej jesteśmy w stanie wydobyć, poza tym, co sami, co jest naszym doświadczeniem, naszą wrażliwością, zrozumieć. Jeżeli ktoś nam tego nie wytłumaczy, jeżeli ktoś nam nie da dodatkowych narzędzi, jeżeli ktoś owej naszej wyobraźni czy naszego doświadczenia życiowego nie rozszerzy. I wspomniana przez pana doktora lista zasług profesora Janusza Kurtyki dotycząca chociażby popularyzacji była taką formą rozszerzenia pamięci, bo my w oczywisty sposób rozumiemy to, co rozumiemy. A jeżeli przeczytamy o innych doświadczeniach, jeżeli przeczytamy o tym, co nam się dzisiaj nie zdarza, to zrozumiemy więcej. I to zdanie Benedetto Croce'ego o tym, że z przeszłości rozumiemy tyle, ile rozumiemy z teraźniejszości, też rozszerza o to, co przeczytaliśmy. I dostarczenie wiedzy popularnej bądź elitarnej, chociażby poprzez wystawy planszowe, było przełomem. My wyszliśmy zupełnie z innym przekazem. Dzisiaj świat cyfrowy, zwłaszcza w pandemii, która spowodowała w życiu chyba wszystkich przewrót cyfrowy, powoduje, że wskazujemy to źródło jako główne źródło komunikacyjne. Nie wiemy, jak długo pandemia potrwa, więc pewnie powinniśmy się bardziej nad tym pochylić. A zatem ze świadomością, że nowoczesność się szybko starzeje i wszystkie nowoczesne rozwiązania też się szybko zestarzeją, nie powinniśmy ustawać w ochocie poszukiwania nowoczesnych rozwiązań. Nie powinniśmy ustawać w tej ochocie, ale ze świadomością, że musimy nie ustawać cały czas. Dziękuję. Doktor Marek Szymaniak. Ja powiem może w ten sposób, że ta nowoczesność, która się szybko starzeje, o czym mówił przed chwilą pan dyrektor, ona w głównej mierze odnosi się do oczekiwań tego pokolenia, do którego my się chcemy zwrócić z naszą ofertą edukacyjną. Ofertą edukacyjną, tutaj w tym wypadku dzisiaj rozmawiamy o potrzebie edukowania historycznego. My powinniśmy odpowiadać na potrzeby współczesnego pokolenia, które, zdajmy sobie sprawę, powoli zaczyna być tym pokoleniem, które nie wyobraża sobie, nie żyło nigdy indziej, jak tylko i wyłącznie w dobie ery internetu. Internet jest bardzo ważnym przekaźnikiem wiedzy historycznej. Internet również wiąże się z koniecznością posługiwania się bardzo nowoczesnymi narzędziami edukacyjnymi, które właściwie dzisiaj, tak jak porównuje edukację sprzed 10-15 lat, one bez nich już właściwie dzisiaj poważna edukacja nie może się obyć. One są warunkiem nieodzownym do prowadzenia edukacji. I teraz musimy sobie zdać jeszcze sprawę z drugiej rzeczy. Z czym my się dzisiaj we współczesnej edukacji historycznej mierzymy? To znaczy, z jednej strony, dzisiaj również w poprzednich panelach była o tym mowa. Z jednej strony musimy zaopiekować, zadbać edukacyjnie, tutaj posłużę się takim cytatem, który dobrze
odda moją myśl. Mówię tutaj o edukacji takiej naszej, tej wewnętrznej, krajowej. Musimy pamiętać o tym, że te osoby, które chcemy upamiętnić, tu też się odwołam do takiego cytatu z ostatnio obejrzanego przeze mnie filmu Mistrz, o którym jeszcze będę dzisiaj mówił. I tam pada takie sformułowanie. Oni żyją tak długo, jak o nich pamiętamy, prawda? I to jest niezwykle ważne wyzwanie dla współczesnej edukacji historycznej, żeby poważnie potraktować te słowa, to jest jedna rzecz, a druga, żeby umieć je przekazać w sposób i autentyczny, co za tym idzie prawdziwy, a tylko taki sposób będzie poważnie odbierany przez te osoby, do których my się zwracamy, przez młode pokolenie, żeby to pokolenie rzeczywiście zrozumiało, jak głęboki sens tkwi w tym tak głęboko prawdziwym cytacie. I to jest edukacja, którą my kierujemy tutaj, do wewnątrz. Budujemy tożsamość historyczną młodego polskiego pokolenia. Drugi cytat wiąże się z tym, że, i to dzisiaj również padało, że nasza polska historia, ta, o którą tak dbamy, ta, o którą tak dbał świętej pamięci prezes Janusz Kurtyka, ona się na arenie międzynarodowej nie obroni sama. I to jest to drugie wyzwanie współczesnej, nowoczesnej edukacji, która powinna być prowadzona przez nas. Do wewnątrz i na zewnątrz. I dlatego te narzędzia współczesne narzędzia takiego poważnego komunikowania się historycznego z młodym pokoleniem jest tak ważne. Nie możemy jej zamykać wewnątrz, ale szeroko otwieramy się z naszym przekazem na świat. Jeszcze jedna rzecz, która jest tutaj ważna, to znaczy, jeżeli nie uczynimy z historii Polski takiego przekazu, czy nie będziemy mówić o historii Polski, takim przekazem, który będzie atrakcyjny dla młodego pokolenia, to nie uczynimy z niej intelektualnej przygody dla tych osób, do których się zwracamy. A w moim głębokim przekonaniu tylko i wyłącznie taka edukacja ma sens. Osoby, do których się zwracamy, one muszą czuć, że to, co im mówimy, to, co jest ważne, to, co wynika z wcześniej prowadzonych badań naukowych, ma istotny również dla nich sens. I tutaj pojawia się w naszej przestrzeni kolejna ważna sprawa dotycząca tego, że ta historia, i to też padło bardzo wyraźnie kilkukrotnie w poprzednim panelu, ta historia nie może mieć tylko i wyłącznie tego wymiaru, nazwałbym go tutaj takim ogólnopolskim, ogólnoświatowym. Historia lokalna dla poważnego, dla mądrego kształcenia młodego pokolenia ma niezwykle ważne znaczenie. To sięganie do lokalnych historii, które przecież są egzemplifikacją tego, co działo się w wymiarze ogólnopolskim, ogólnoświatowym, jest niezwykle ważne. I na koniec jeszcze te dwie rzeczy odnośnie do zmieniających się na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci narzędzi, którymi się posługiwaliśmy. Zwróćmy uwagę, że wiele z nich oczywiście zachowało swoją aktualność. Ja mówię tutaj o wystawach panelowych. One wpisują się w lokalny koloryt miast, miasteczek, dużych miast. Przy okazji ważnych uroczystości okolicznościowych te wystawy są prezentowane. I to dobrze, one z nami pozostają, one są ważnym fundamentem budowania tożsamości, z tym, że one już nie mogą pozostawać tym jedynym medium przekazywania wiedzy historycznej. One są jednym z wielu narzędzi, natomiast to, co dzisiaj powinniśmy zrobić, to o czym mówił pan dyrektor, to cały czas nadążać za współczesnymi wyzwaniami technologicznymi, o których myślę, że jeszcze w dalszej części będziemy rozmawiać. Tyle może tytułem wstępu. Dziękuję. Pan Andrzej Mietkowski. Wypada mi się zgodzić ze wszystkim, co zostało powiedziane przed chwilą. Jako praktyk trochę nowych technologii, no, patrzę, gdzie znajdują się ludzie, dla których tworzymy całą prezentację historyczną, muzealną, wystawienniczą. Oni się znajdują, no, młodzi ludzie to znajdują się tutaj, w tych urządzeniach. Mam dwóch takich w domu i obserwuję
czas spędzany, kiedy nosy są przyklejone do smartfona. I wiem, że w zasadzie jeśli chcę do nich dotrzeć z czymś innym niż prosta komunikacja rodzinna, to powinienem szukać dróg komunikacji poprzez te urządzenia, już nawet nie przez komputery. Mam tutaj kilka, przed dzisiejszym spotkaniem przeglądałem internet i taki najnowszy raport dotyczący statystyki trendy globalnego stanu cyfrowego na styczeń 2021 roku. Populacja na świecie jest nas 7 miliardów 830 milionów na początku roku, z czego 5 miliardów 220 milionów korzysta z telefonów komórkowych. Osłupiałem, muszę powiedzieć, zapoznając się z tymi danymi. 4 miliardy 600 milionów ludzi na świecie korzysta z internetu. Użycie internetu 4 miliardy 600 milionów. Udział internautów w populacji całego świata globalnej 60%. Użycie internetu mobilnego, udział internautów mobilnych w ogólnej liczbie internautów 92%. No to są takie punkty wyjścia, wydaje mi się, które ktokolwiek dzisiaj bierze się do edukacji jakiejkolwiek, historycznej i innej, musi mieć przed oczami. Pracowałem dłuższy czas w Polskim Radiu i tam mój główny przekaz był taki: słuchajcie, radio to nie jest urządzenie, które stoi w domu. Jak tutaj byśmy zrobili mały sondaż, kto ma odbiornik radiowy w domu, radio jest w samochodzie, a poza tym to są rozmaite komunikatory, za pośrednictwem których treść radiowa może być przekazywana. Ja się bardzo cieszę, jestem szczęśliwy, że żyję w czasach, w których powstały te technologie, których obecnie doświadczamy i które rozwijają się w tempie fenomenalnym. Pamiętam, że 10-12 lat temu, kierując zespołami projektowymi przygotowującymi duże portale multimedialne, a więc przesyłające dźwięk i obraz, mieliśmy ogromne ograniczenia technologiczne, żeby to nie było za ciężkie, żeby ludzi to nie obciążało kosztowo, bo będą musieli ściągać internet, a płaciło się wtedy za megabity na miesiąc. Znaczy trzeba było wykupywać abonamenty z ograniczonym przesyłem danych. To wszystko jest już historia. Zobaczcie panowie, zobaczcie państwo, minęło kilka lat i w zasadzie możemy teraz projektować no limit. Możemy tworzyć platformy strumieniujące obraz i dźwięk. I technologia nowych generacji, 5G, za chwilę będzie pewnie 7G, otwiera no, wszelkie możliwości dostępowe. A teraz pytanie, co udostępniać? I teraz jestem szczęśliwy, że pracuję w Bibliotece Narodowej, która no, jest po prostu gigantycznym książnicą narodową, jednocześnie gigantycznym magazynem treści, które jeśli tylko prawa autorskie pozwalają, jestem ta cezura kilkudziesięciu lat, które za chwilę będą wszystkie się znajdować w internecie, to jest tylko kwestia czasu. I no, któż będzie z państwa, kto miał z państwa szansę zobaczyć arcydzieła, pierwsze publikacje polskiego piśmiennictwa? Kto widział rocznik świętokrzyski dawny, najstarszy zachowany w oryginale pomnik polskiej historiografii, który przekazuje informacje o ślubie Mieszka z Dąbrówką? W tej chwili może to zobaczyć każdy. Cieszę się też, że przypadła mi taka rola bycia troszkę wbrew temu, co mówił Andrzej Dobosz w Rejsie, można być twórcą i tworzywem. Przez długi czas byłem twórcą, pracując w Wolnej Europie i produkując treści, które dzisiaj są tworzywem do multimedialnych projektów, których jest coraz więcej. Ja trochę pośredniczę w rozmaitych zapytaniach, zajmując się spuścizną Wolnej Europy, w zapytaniach płynących z różnych instytucji o wykorzystanie tych treści. Jest tego moim zdaniem nadal za mało i świadomość tego nadal jest niewystarczająca, ale dziś możemy
za pośrednictwem tego urządzenia, które wyciągałem, telefonu, najprostszego smartfonu, posłuchać głosu Gombrowicza, Herlinga Grudzińskiego, Miłosza, Marka Chłaski, Jerzego Kosińskiego, Leopolda Tyrmanda. Mogę wymieniać długo, ponieważ scyfryzowanych zostało 30 tysięcy taśm, które pozostały z Archiwum Wolnej Europy. To moim zdaniem jest około 30 tysięcy taśm audycji, to jest pewnie ze 120 tysięcy różnych dźwięków osób, które w tych audycjach brały udział. Plus do tego archiwa Polskiego Radia, plus do tego archiwa, no, płytsze, bo telewizja ma krótszą historię, archiwa telewizji. Cieszę się już na myśl o tym, że jeśli tylko prawodawstwo podąży i nie będzie stawiać absurdalnych i archaicznych zapór, to będziemy mieli wysyp dźwięków, obrazów, filmów, do których każdy będzie miał dostęp, i to jest najważniejsze, w czasie i miejscu wybranym przez siebie. Koniec z ramówką, koniec z planowaniem, że muszę obejrzeć dziennik telewizyjny o 19:30, bo nie będę wiedział, co się dzieje w świecie. Nie, mogę siedząc w wannie w tej chwili dowiedzieć się tego, co się dzieje. Nie tego, co się działo wczoraj, tego, co się dzieje tu i teraz w Afganistanie. Jaka jest na to reakcja w jakimś innym miejscu świata. Ale również, jeśli mam tę pasję do pamięci historycznej, mogę zacząć eksplorować tę historię online i no, trochę na żywo przywołując te głosy i te obrazy, które do tej pory widziałem tylko w postaci nazwisk na stronach podręczników historycznych. To może na początek. Dziękuję. Pan raczył wspomnieć tutaj o digitalizacji. Właśnie mówiąc o roczniku świętokrzyskim, do tego jeszcze wrócimy w następnej części dyskusji. Ja zgadzam się z doktorem Szymaniakiem, że nie da się w tej chwili kształcić bez wykorzystania tych nowych metod. Wydarzenia ostatnich miesięcy to zresztą pokazały, ale też te innowacje, te nowe metody czynią muzea atrakcyjniejszymi. One przyciągają po prostu odwiedzających, ale trzeba się też zastanowić, czy nie wpadniemy w swego rodzaju pułapkę. Czy oferując wszystko niejako na tacy, wyświetlając animacje, stosując technologię VR, która gdzieś się rozwija, czy nie zabijamy w ten sposób wyobraźni? Druga sprawa. Czy szczególnie dla młodszego pokolenia takie nowinki technologiczne nie będą zwyczajnie rozrywką, która gdzieś jednak przyćmi tą właściwą treść edukacyjną wystaw i ekspozycji? I wreszcie, czy nie grozi nam wręcz swego rodzaju karykaturalizacja, czy nawet popadnięcie w kicz w następstwie przesadnego wykorzystywania tych form interaktywnych? Na przykład Muzeum w Podziemiach Rynku Krakowskiego, gdzie pod koniec ekspozycji możemy oglądać interaktywne portrety władców polskich, którzy kłaniają się zwiedzającym, puszczają do nich oczko, czy lekceważą, bo akurat odganiają sobie z nosa muchę. Pan dyrektor Makowski. Oczywiście, że obawa jest i to nam grozi, tak jak 5, 10, 50, 100 czy 1000 lat temu. No, nowoczesność oczywiście niesie za sobą rozwiązania korzystne i niepokojące. Internet, myślę, że pułapka oczywistości, o której mówiłem, dotyczy też bardzo szybkiej zmiany postrzegania technologii. Internet, świat cyfrowy, o czym pan doktor mówił, jest dzisiaj jak prąd dla nas. 30, 40, 50 lat temu nikt z nas nie zastanawiał się w dzieciństwie, czy prąd to nowoczesna technologia i czy telewizor, czy radio właśnie wspomniane to jest nowoczesne. Był. Dla młodych ludzi Wi-Fi jest czymś, co jest. Internet jest czymś, co jest. I pewnie gdybyśmy chcieli najbardziej ukarać kogoś z młodych, a zaraz wrócę, czy na pewno tylko młodych, to należy odciąć Wi-Fi. I pewnie gdybyśmy mieli opowiadać o bezludnej wyspie, to pierwsze zdanie powinno mówić: nie ma Wi-Fi. I w tym momencie wszystkie problemy egzystencjalne się pojawiają bez opowieści. Jak można żyć bez Wi-Fi? My wiemy, że można żyć, tak? Ale ja już sobie życia własnego tak nie wyobrażam.
I to jest ta pułapka oczywistości, bo my mówimy cały czas o młodych w kontekście nowych technologii, ale nasi młodzi się zestarzeli. I ja znam 85-latkę, która sobie nie wyobraża życia bez smartfona. Dlatego, że ten smartfon pozwala jej żyć lepiej, uzupełnia pewne braki, które wynikają z wieku. Na przykład można sobie powiększyć tekst, zrobić zdjęcie naklejki na lekach i potem sobie powiększyć na smartfonie. Coś, co było trudne wcześniej do osiągnięcia, bo nikt nie nosi ze sobą ciężkiej lupy. A smartfon nagle okazało się, że dla starszych osób otwiera zupełnie inny świat. I ta granica nowoczesności czy dostępu do technologii bardzo mocno nam się przesunęła. Dlaczego o tym mówię teraz? Aby powiedzieć, że wszystko to, o czym mówimy i te strachy, o których pan doktor mówił, właściwie już nie dotyczą tylko młodych. To dotyczy właściwie wszystkich. Czy my nie zbanalizujemy przekazu, licząc na to, że jakby myśląc, że jest to konieczne do przedstawiania treści współczesnym nam. Dzisiaj świat cyfrowy jest obecny nie tylko w życiu 10-20-latka, ale tak samo 50-latka czy 80-latka. Ten świat po prostu jest jak prąd. I pewnie gdybyśmy tę dyskusję przeprowadzali w końcu XIX wieku, a różne dyskusje się również wtedy działy, świat nie istnieje od wczoraj, to zapewne wszyscy by się zastanawiali nad niepokojami rozwoju technologicznego. I wiele tych rozwiązań przyniosło szkodliwe efekty, ale jednak bilans pozostaje pozytywny. Cóż, internet jest jak nóż. Można ukroić kanapkę, kromkę chleba dla dziecka, ale można też zabić. Internet działa identycznie. My jako też dostarczyciele treści czy osoby zajmujące się edukacją społeczną, zarówno młodych, jak i dorosłych, musimy mieć tego świadomość i wykorzystywać zgodnie z najlepszą wiedzą, chęciami i przezornością te narzędzia, które nam technologia dzisiaj dostarcza. I oczywiście banalizacja wiedzy, kultury i historii jest niebezpieczna, ale tak samo była niebezpieczna w XVI wieku, kiedy dominowały druki jarmarczne. Kochanowskiego czytano, ale przede wszystkim czytano o Marchołcie grubym, a sprośnym w ogromnych nakładach wydawanych i sprzedawanych za bardzo niewielkie pieniądze na jarmarkach. Więc oczywiście dla historyka jest to obawa, ale nie taka przerażająca, bo z tym jakoś sobie radziliśmy. Wydaje się, że muzea są w trudnej sytuacji, dlatego że nowoczesność się starzeje szybko, a ekspozycje muzealne tak szybko się nie zmieniają. O ile w bibliotekach możemy bardzo szybko zmienić nasze prezentacje cyfrowe i dostosować je do potrzeb, o tyle środki, które są potrzebne przy muzealnych ekspozycjach, już tak łatwo nie dają się zmienić. Więc odpowiedzialność osób przy ekspozycjach muzealnych jest pewnie dużo większa i zadanie jest dużo trudniejsze. I na koniec, my mówimy nie do jednej publiczności, tylko do wielu publiczności. I ta świadomość, że my mówimy do osób o różnych wrażliwościach, doświadczeniu osobistym, jak również erudycji, powoduje, że powinniśmy używać wielu narzędzi. Cóż, jeśli chodzi o te zagrożenia, to jak widzę, nihil novi sub sole. Doktor Marek Szymaniak. Odnosząc się też do tej poprzednich głosów i do pytania pana przewodniczącego, to powiem tak, no oczywiście jest tak, że ta karykatura, ta karykaturalizacja obrazu, który pojawia się w niektórych narzędziach, nowoczesnych narzędziach, współczesnych technologiach, no równie dobrze możemy ją odnieść też do niektórych publikacji współczesnych, historycznych. One również karykaturalizują przekaz historyczny. To niebezpieczeństwo jest tu i tu. Natomiast
to wyzwanie, które stoi przed nami, to kształtowanie za pomocą poważnych narzędzi, przez poważne instytucje zajmujące się mądrą edukacją, pewnej kultury historycznej, pewnej kultury też osobowościowej, w ogóle kultury funkcjonowania we współczesnym świecie posługującym się nowoczesnymi narzędziami. To jest jakby klucz do tego problemu. Te niebezpieczeństwa, na które tutaj wskazywano wcześniej, w odniesieniu do muzeów konkretnie. Ten czas, który z obiektywnych względów musieliśmy spędzać w domu, on był ogromnym wyzwaniem dla muzeów, które chciały pokazywać swoim dotychczasowym odbiorcom, że nadal funkcjonują, że nadal mają coś wartościowego do zaoferowania. W Muzeum II Wojny Światowej przygotowaliśmy kilka projektów wirtualnych, które pokazywały fragmenty wystawy stałej, które pokazywały fragmenty naszych wystaw czasowych. Niektóre wystawy czasowe uwieczniali w świecie wirtualnym w całości. I teraz jakie jest niebezpieczeństwo? No, jeżeli pokazalibyśmy w świecie wirtualnym, a robiliśmy to w sposób niezwykle precyzyjny, fotografując eksponaty z każdej strony, każdy odbiorca wchodzący w dowolnym momencie doby, w dowolnym miejscu na świecie do takiego fragmentu wystawy, pytanie jest takie, czy on do niej wróci w momencie, kiedy powrócimy do normalnego funkcjonowania już poza tą nieszczęsną pandemią. To jest wyzwanie, to jest oczywiście bardzo atrakcyjna formuła oferowania naszym odbiorcom nowego, atrakcyjnego, nowoczesnego przekazu, który również może być wykorzystany w szkole, niezależnie od tego, czy dana klasa ma akurat tę możliwość, aby przyjechać do Gdańska i zwiedzić wystawę, ale to w równym stopniu dotyczy innych muzeów. Niemniej jednak pytanie, jak daleko to wszystko ma zabrnąć, czym to wszystko ma się zakończyć. To jest ogromne wyzwanie. Jeszcze w odniesieniu do banalizacji przekazu. Szanowni Państwo, to jest tak, że w jakimś stopniu ten problem niwelują mądre filmy historyczne. Kwestia, czy dokumentalne. Ja bym się tutaj odwołał na przykład do filmu, który Muzeum II Wojny Światowej w zeszłym roku miał pewien wpływ na jego powstanie, Obrońcy, opowiadający o Westerplatte Pawła Domańskiego i Marcina Majerskiego. Jak opowiadać atrakcyjnie o Westerplatte, żeby nie banalizować przekazu i żeby interesować jednocześnie tą historią, pierwszą bitwą czasu II wojny światowej, młode pokolenie. Czy młode pokolenie dzisiaj interesuje się Westerplatte? W Muzeum II wojny światowej bardzo nam zależy na tym, bo budujemy również nasz oddział Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku i szukamy tych atrakcyjnych narzędzi, które absolutnie nie mogą banalizować przekazu, bo rozmawiamy o II wojnie światowej i musimy znaleźć takie narzędzia, które będą przemawiały do młodego pokolenia. I niezależnie od tego, że moglibyśmy czasami gdzieś napotkać jakieś rzeczy, które ten przekaz banalizują, no to jednak współpracujemy z takimi podmiotami, które gwarantują ten przekaz taki, o jaki nam w tym momencie chodzi. Podobnie zresztą jest z innymi mądrymi produkcjami przemyślanymi. Myślę tutaj o filmie Rozstrzelać Polaków, mówiącym o operacji antypolskiej NKWD. To jest może jeszcze na osobną dyskusję, ale niezwykle ważki temat, jak mówić do młodego pokolenia o okrucieństwach II wojny światowej i tych, które poprzedzały ten straszliwy, najstraszliwszy w dziejach ludzkości konflikt, tak, żeby nie epatować tą tym brutalnym przekazem, z którym przecież II wojna światowa wiąże się nierozerwalnie, ale z drugiej strony rzeczywiście nie banalizować go poprzez obrazki, które powodują u młodego pokolenia taką zupełnie obojętną reakcję i machnięcie ręką. My zmierzamy nie tyle do takiej ścisłej rekonstrukcji w filmach dokumentalnych, w tym, co robimy w sferze wirtualnej, nie takiej szczegółowej rekonstrukcji faktograficznej, co raczej udajemy się w kierunku uwrażliwiania młodego pokolenia i różnych innych grup naszych odbiorców na to, czym była II wojna światowa, nie epatując jednocześnie, zwłaszcza w odniesieniu do najmłodszych, do których również zwracamy się z naszą ofertą, nie epatując takimi obrazami, które są dla tych najmłodszych na przykład nieprzyswajalne. To tyle. Na tym etapie rozwoju oczywiście, bo
bo jestem przekonany o tym, że o historii trzeba mówić od najmłodszych lat. Dziękuję. Tak bazując na własnych doświadczeniach trzyletniej pracy w szkole podstawowej, mogę tylko powiedzieć, że młodzież jest właśnie szczególnie zainteresowana takimi fragmentami, gdzie jest krwawo, są jakieś rzezie nawet. O tym chcą właśnie słuchać, a te fakty, daty, przyczyny, skutki, to gdzieś jest na już dalszym planie. Pan Andrzej Mietkowski. Pan wspomniał o wyzwaniach, jakie stoją przed muzeami. Ja widzę jeszcze jedno wyzwanie, nie chcę powiedzieć zagrożenie, ale uzupełnienie może, mianowicie nie teraz zainteresowany treścią, którą do tej pory mógł uzyskać w muzeum, może czekać, aż ta treść do niego przyjdzie. Z internetu właśnie. No, setna rocznica urodzin Gustawa Herlinga Grudzińskiego. W Bibliotece Narodowej przygotowujemy serwis, dwa lata temu, serwis poświęcony Gustawowi Herlingowi Grudzińskiemu, gdzie zbieramy treści rozproszone pomiędzy trzema ośrodkami, trzema krajami. Głównym jest zasób w Bibliotece Narodowej, ale ogromne zasoby z fundacji w Neapolu, prawda, i tam znajdujące się treści fotograficzne, wspomnienia spisane dotyczące Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Ale klucz programu, rękopis innego świata w prywatnych rękach w Londynie. Nie byłoby sposobności zapoznać się z tym wszystkim, gdyby nie ta technologiczna platforma internetowa. A przypomina mi się też takie rozwiązanie, chyba niebanalne, którego byłem też współautorem. Aplikacja na smartfony, na telefony komórkowe, która zgarnęła nagrody europejskie za innowacyjność kilka lat temu. Dzisiaj to już jest stosowane w stolicach Europy Zachodniej, a mianowicie mapa interaktywna, która prowadzi nas, aplikacja na smartfon wymaga oczywiście załadowania, ale która jest, to była aplikacja Polskiego Radia, sprzężona z zasobami dźwiękowymi Polskiego Radia i uczestnik tej gry porusza się po Warszawie wybranymi trasami tematycznymi. To może być trasa Warszawa przedwojenna, to może być teatry przedwojennej Warszawy, to może być Powstanie Warszawskie 1944 roku. I przemieszczając się po Warszawie w różnych miejscach, gdy znajduje się w punkcie zaprogramowanym przez projektantów gry, geolokalizacja, która występuje w smartfonie, łączy go z bazą dźwiękową, z serwerem Polskiego Radia i odtwarza charakterystyczny dźwięk. Pod Bristolem raptem z telefonu słyszy głos Paderewskiego, pod Belwederem Józefa Piłsudskiego, a w okolicach Placu Zwycięstwa głos Jana Pawła II, niech zstąpi duch Twój. Zaprogramowaliśmy 1800 dźwięków sprzężonych w 200 tras, do tego dodając taką nakładkę zwracającą się już do młodego użytkownika tego muzeum wirtualnego, taka nakładka gamingowa, która powoduje, że zbiera punkty za prawidłowe odpowiedzi, które tam były sprzężone z tymi dźwiękami. No i tworzy się Muzeum Historii Polski osadzone w Warszawie, które można również zaaplikować w Krakowie, w innych dużych miastach z bogatą własną historią. Więc tych możliwości, które stwarzają archiwa zgromadzone, dźwiękowe, fotograficzne, książkowe, filmowe, jest naprawdę multum przy tych platformach, którymi dziś dysponujemy. I to jest rzeczywiście wyzwanie dla muzeum w tym wypadku. Słuchając pańskiej wypowiedzi, tak przyszły mi na myśl jeszcze jest escape roomy, coraz bardziej popularne, coraz częściej tworzone również z wykorzystaniem jakichś motywów historycznych. Ja przy okazji zapraszam na stanowisko promocyjne, tam też próbka naszego takiego mini escape roomu. Ale przejdźmy. Czy ja mogę jeszcze do tego, proszę. To jest bardzo ciekawy wątek, dwie kwestie. Pierwsza, właśnie a propos Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Pan doktor wspomniał o banalizacji. To jest ogromne niebezpieczeństwo i odpowiedzialność nasza za słowo i za prezentację ekspozycji, ale także za słowo, to, które wypowiadamy, to, które piszemy, jest ogromne, bo my
kreujemy, każdy historyk wie, zajęć z metodologii historii, wie, że historii się nie odtwarza czy nie rekonstruuje. Za każdym razem się ją jednak konstruuje, bo historia nie miała kształtu, więc nie można odtworzyć czegoś, co nie miało kształtu. Ale to jest oczywiste. W przypadku Gustawa Herlinga Grudzińskiego opowieść i banalizacja jest szczególnie trudna. W obchodach 2 lata temu, tuż przed pandemią, w Neapolu, wielkich zresztą obchodach Herlinga, była konferencja, w której brali udział studenci polonistyki Włosi. Proszę sobie wyobrazić, zastanawiałem się, jak opowiedzieć im o Herlingu, 20-latkowie z Mediolanu, Rzymu, Wenecji, Bolonii, pięknych różnych miast, gdzie żyje się znakomicie, klimat wspaniały, kuchnia jeszcze lepsza. I teraz ja mam im opowiedzieć o Gustawie Herlingu Grudzińskim, o doświadczeniu zła, dotknięciu piekła. Ja do dziś pamiętam dreszcz, którym przeszedł po moich plecach, kiedy wziąłem do ręki list z kopertą listu, który przyszedł do Herlinga w Jercewie. I nagle poczułem, teraz czuję ten dreszcz, poczułem, jakbym dotykał piekła. Ja w Jercewie nie byłem, a na pewno nie wtedy, kiedy Herling. Dotknięcie tego obiektu fizycznego, którym był list Kleinera, zdaje się, do Herlinga, było jak dotknięcie rzeczywiście realnego piekła, które jest opisane w innym świecie. I teraz w pięknym klasztorze dominikanów w Neapolu, w którym mieszkał święty Tomasz z Akwinu, mam przed sobą 40 osób, wspaniałych, młodych, absolutnie zachwyconych życiem. Ja mam im opowiedzieć o Herlingu i o Jercewie i o tym, jak inny świat powstawał, jak funkcjonował. Jedynym kluczem było opowiedzenie, ile miał lat wtedy. Zupełnie historia się zmieniła. Ja nie opowiadałem o jakimś nieznanym, dobrym pisarzu, ale jakimś obcym. Ja opowiadałem o 20-latku, o kimś takim jak oni. On nie był w moim wieku, kiedy to mówiłem. On był w ich wieku. Ja opowiadałem o tym, co go spotkało. Że słowo szczęście, słowo piękno, słowo ból, słowo zimno dla niego miało kompletnie inne znaczenie niż dla nich i dla mnie. Że nagle postać, którą budowałem, nie była postacią literacką. I komunikacja zupełnie inaczej wyglądała, bo nie było nastawiona na przekaz mój, tylko na ich odbiór. Inaczej nie dałoby się im opowiedzieć o tym znakomitym skądinąd pisarzu, który powinien być patronem badań nad totalitaryzmami wszelkiego rodzaju. I to jest w ogóle bardzo dobry przykład. Adwokat. Dziękuję. Czyli musimy wszyscy brać pod uwagę, do jakiego odbiorcy akurat kierujemy nasze przemyślenia, nasze wypowiedzi. Czy pan doktor jeszcze chciałby? Słowo, nie wiem, czy to wyraźnie wybrzmiało. No musimy też sobie zdawać sprawę z jednej bardzo ważnej rzeczy. W poprzednich panelach to się uwidoczniło. Proszę państwa, historia to już jest, historia nie dzieje, znaczy nauczanie historii nie dzieje się tylko i wyłącznie w szkole. Musimy sobie z tego zdać sprawę i wziąć za to odpowiedzialność. Znaczy osoby, które zajmują się w instytucjach pozaszkolnych edukacją historyczną, muszą zawsze o tym pamiętać. Tym większa nasza odpowiedzialność. Niemniej jednak szkoła jest niezwykle ważna w odniesieniu do stwarzania podstaw posługiwania się nowoczesnymi narzędziami. To znaczy ktoś, kto nie będzie czytał, czy nie przeczyta Gustawa Herlinga Grudzińskiego, nie będzie znał kanonu bardzo ważnych lektur związanych z tym, do czego sięga później
już poprzez nowoczesne technologie. Obawiam się, że nie będzie miał, nie będzie potrafił wyciągnąć z nich istoty ich treści. Tego, na czym nam, jako twórcom tych nowoczesnych narzędzi, najbardziej by zależało. To też trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Jeden przykład historyczny w odniesieniu też do tego, o czym mówił pan dyrektor. Mianowicie w Muzeum II Wojny Światowej jeszcze przed pandemią w naszej strefie VR pokazywaliśmy taki projekt wirtualny Kartka z Powstania. Rzecz niezwykle emocjonująca, być może ktoś z państwa miał okazję to zobaczyć, to jest rzecz zrealizowana przez Narodowe Centrum Kultury. Dotyczy fragmentu Powstania Warszawskiego, wejścia do kanałów. I czemu o tym mówię? Raz, że to jest bardzo atrakcyjne pod względem takiego sposobu pokazania, czym było Powstanie Warszawskie. Ale druga rzecz, zwróćcie państwo uwagę, te osoby, które oglądały, które nie zachęcam do tego, że w tego rodzaju przedsięwzięciu multimedialnym mamy do czynienia z sytuacją, w której dana osoba nakładająca okulary VR może zobaczyć, co się naokoło niej dzieje. Ona jest obserwatorem pewnej historii, nie będę zdradzał tutaj szczegółów, pewnej historii dziejącej się w wycinku Powstania Warszawskiego i to ona dokonuje tych wyborów, znalezienia się w danym miejscu, bądź odwrócenia wzroku, zejścia jeszcze raz z powrotem do kanału, wyjścia na zewnątrz. I to nam też pokazuje, że ta wielka dyskusja o sensie powstania, o sensie wybuchu Powstania Warszawskiego, bardzo ważna, ale w tym wypadku ona schodzi na drugi plan. Jest ważna, prawda, ale te wybory, które dokonuje dana osoba, która znalazła się akurat w tym świecie wirtualnym, one są w tym momencie ważniejsze. Dziękuję. Myślę, że moglibyśmy jeszcze tutaj długo rozmawiać, poruszając te wszystkie wątki, ale przejdźmy już do tradycyjnych form. Chciałbym zapytać panów o refleksję na temat przyszłości książki. Rozwój internetu oraz technologii cyfrowych sprawił, że nie musimy dzisiaj czytać klasycznie, przerzucając stronicę, możemy klikać myszką, możemy przesuwać palcem po ekranie. Czy uważają panowie, że papierowe woluminy zostaną w przyszłości wyparte przez PDF-y, przez inne formaty ze względów, no powiedzmy nawet praktycznych? Jak już rozmawialiśmy przed debatą, wiele czasopism naukowych w tej chwili nastawia się już tylko na wersje cyfrowe. No proszę państwa, tak jest taniej. Proces wydawniczy trwa dzięki temu szybciej. Z perspektywy czytelnika też mamy pewne plusy. No bo cóż, nie wyczerpuje się nakład. E-book jest tańszy, kolejna sprawa. Ale według badań przeprowadzonych przez jakąś sondażownię wśród czytelników e-booków ponad 50% zwraca uwagę, że brakuje im jednak dotyku papieru, zapachu farby drukarskiej, czyli tego wszystkiego, co wiąże się nierozerwalnie z tym tradycyjnym czytaniem. Czyli co będzie z książką? Będzie. Dopóki mamy dwie dłonie i pięć palców, to format kodeksowy, czyli format książki, jest optymalny. Format tabletu czy smartfona jest też znaną formułą tabliczki glinianej, która była wygodna, czy Rotulusa, który był też wygodny i z niego korzystano, ale optymalna formuła to jest kodeks, zresztą pan doktor ma zeszyt ze stronami, które bardzo dobrze się notuje, ja też tak robię, bo to jest najlepszy sposób funkcjonowania, to jest zresztą alternatywna forma. Kiedy mówimy o tradycyjnym nośniku, to my już nie mówimy o papierze, mówimy o cyfrze. Dla nas tradycyjnym nośnikiem już jest komputer, tablet, smartfon. To się bardzo szybko zmieniło. Ja myślałem, że długo będę się opierał, to był moment. Organizm za mnie zadecydował i dla mnie dzisiaj formą tradycyjną jest forma cyfrowa. Wybieram formę papierową i świadomie i nieświadomie, dlatego że ona alternatywna. My jesteśmy już włączeni, my jesteśmy podłączeni do świata cyfrowego. Jeżeli szukamy odpoczynku, dla nas praca to jest świat cyfrowy. Naszym odpoczynkiem jest czytanie inne. Ja dla przyjemności czytam na papierze, zawodowo czytam na ekranie.
Już mamy zresztą badania bardzo ciekawe i nasze, i amerykańskie, mówiące, że nawet oko się inaczej zachowuje na papierze, a inaczej na ekranie. My inaczej czytamy po prostu. Dla młodych, którzy nie znają innego czytania niż cyfrowe, jeszcze inaczej. Dla nich to nie jest w ogóle problem. Ale dla historyka książki też wiem, że papier się zmienił i ten, który znamy, jest papierem wymyślonym w XIX wieku, a wcześniej ten znany od XIII wieku miał inny skład, mimo że tę samą nazwę. Więc książka z XVI, XVII czy nawet XIII wieku jest do dzisiaj w znakomitej formie i wygląda, jakby była wczoraj spisana lub wydrukowana. Natomiast książka z XIX czy XX wieku rozsypuje się w palcach. O tym rozmawialiśmy, że papier rozsypuje się, ale sprzed 300-400 lat się nie rozsypuje. Dlatego, że nazwa ta sama, ale zupełnie inny skład. Papier kwaśny, który mamy, powoduje, że książki z XIX i XX wieku prawie w całości, czasopisma, rękopisy, one wszystkie spłyną z półek, rozsypią się. Dlatego, że skład tego papieru ma wbudowany mechanizm autodestrukcji. To jest kwaśny papier. I oczywiście możemy żartobliwie lub mniej żartobliwie powiedzieć, że przez to przetrwają dwie biblioteki, czyli Biblioteka Narodowa i Biblioteka Jagiellońska, które odkwaszają swoje kolejne woluminy. My wszystkie książki już mamy odkwaszone, więc one przetrwają, przynajmniej przez najbliższe 500 lat. To jest perspektywa, w której myślimy. Ale inne, każdy z Państwa ma, akurat tu siedzimy zapewne w gronie osób, które mają własne duże prywatne biblioteki i wiedzą, że czasopisma, książki, zwłaszcza czasopisma, przed 30, 40, 50 lat są brązowe lub żółte. One były śnieżno-białe. Ten kolor pokazuje proces chemiczny, który w nich zaszedł. I zapewne jak Państwo wezmą gazetę sprzed 40 lat, to na biurku Państwu zostanie kawałek tej gazety w postaci paproszków. Jak Państwo 10 razy tę gazetę podniosą, to te paproszki proszę razy 10 przeliczyć. Ten papier się rozsypuje. Więc forma cyfrowa, o której mówimy, jest też formą bezpieczną w tym sensie, że możemy dostarczyć o publikacje, których po prostu nie możemy już fizycznie dostarczyć, bo się rozsypują, ale także już pomijam ten wątek, o którym Andrzej Mietkowski mówił, że możemy 24 godziny na dobę w każdym miejscu na świecie dostarczyć. I pewnie się już przyzwyczailiśmy do tego, że będziemy korzystać w tej formie z różnych powodów. Mam kaprys. My jesteśmy społeczeństwem kapryśnym. My jesteśmy już społeczeństwem mającym pretensje wbudowane w sposób komunikacji. My musimy mieć wszystko od razu, natychmiast, już i w 100%. I tego nie zmienimy. Ja chcę coś przeczytać o 22.17, a nie o 8.30, kiedy otwierają czytelnie biblioteki. I nikt już ze mnie tej potrzeby, tego kaprysu nie usunie. Myślę, że nad tym nie powinniśmy się zastanawiać. Powinniśmy raczej się zastanawiać nad czymś innym. O czym pan doktor mówił. Jak rozbudzić chęć przeczytania? Jak rozbudzić chęć czytania o przeszłości? My się rodzimy analfabetami. My nie mamy naturalnej potrzeby czytania. My nie mamy naturalnej potrzeby poznania przeszłości. My musimy być tego nauczeni, zachęceni najlepszymi środkami, poważnymi środkami, żeby chcieć poznać przeszłość. My pamiętamy generalnie dwa pokolenia wstecz, nie więcej. Dzięki temu, że są prowadzone badania, ale przede wszystkim dzięki temu, że są prowadzone akcje edukacyjne wśród dorosłych, starszych i młodych, my chcemy poznawać dalszą przeszłość. Dzięki muzeom, dzięki temu, co dostarczamy w internecie, możemy poznać dużo więcej. Natomiast rozbudzenie potrzeby czytania to jest już osobna kwestia i my nie możemy z tego rezygnować, bo wyrośnie pokolenie, które nie będzie zainteresowane przyszłością. Ale to są różne sposoby docierania do różnych grup. Wystawą planszową, które się wcale nie zestarzały tak mocno, do dzisiaj są bardzo atrakcyjne, docieramy do raczej dorosłych, do
szkolnej młodzieży zupełnie inaczej będziemy docierać. Więc używajmy wszystkich tych narzędzi, które są dostępne, nie obrażając się na żadną z technologii. To jest rzecz, która jest nam bardzo potrzebna. Dziękuję. Doktor Marek Szymaniak. Wypada mi tylko potwierdzić to, o czym przed chwilą mówił pan dyrektor. No ja sobie, prawdę mówiąc, nie wyobrażam funkcjonowania w świecie, w którym książka zostałaby w sposób stuprocentowy zastąpiona przez czytniki elektroniczne. Zwróćmy, proszę państwa, uwagę na jeszcze jedną rzecz. Czy państwo sobie wyobrażacie studiowanie historii bez, nie wiem, sięgnięcia, wiem, że to już jest na czytnikach, po Monumenta Polonie Historica, bardzo bliskie przecież też prezesowi Januszowi Kurtyce, Kodeksu Dyplomatycznego Wielkopolski i wszystkich tych źródeł zebranych, wydrukowanych w końcu XIX wieku czy na początku wieku XX, są to rzeczy, które trzeba po prostu w poważnym studiowaniu historii widzieć. Wiem, że są zdigitalizowane, wiem, że badaczom jest łatwiej do nich sięgać, a tu akurat mówię o mediewistach, łatwiej sięgać na ich czytnikach po to, żeby nie musieć o godzinie 8 być w bibliotece i żeby pewne rzeczy sprawdzać bądź wynotowywać na fiszkach. To też już się zmienia na naszych oczach, ale to są rzeczy praktyczne, tak bym to nazwał, że my mamy do czynienia z jednej strony z praktyką i tutaj się boję użyć tego sformułowania, a z drugiej strony, no nie wiem, czy posiadanie biblioteki w domu to już jest hobby, czy to jest rzecz, która jest nam potrzebna, no tak wewnętrznie, po prostu, czy ona wynika z nas samych. My mamy potrzebę posiadania i tego żadna technologia nam nie usunie. My mamy potrzebę posiadania, ja chcę mieć jakieś książki w domu, znaczy mam dużo oczywiście książek, ale pewne tytuły chcę mieć, mimo że je przeczytałem. Więc my mamy potrzebę posiadania i to jest dobre. My mamy potrzebę darowania czegoś w prezencie. Raczej nie damy pliku, ale książkę wydrukowaną chętnie pod choinką położymy. Nasze wszystkie międzyludzkie relacje są zbudowane bardzo często na bezpośrednim kontakcie. My mamy Facebook, mamy różne komunikatory, które pełnią funkcję w dużym stopniu, jaką może w XIX wieku karczma pełniła, czyli można przyjść, napić się i powiedzieć wszystkie głupstwa, które przychodzą nam na myśl i pewnie część tych komunikatorów tak funkcjonuje, bo nie wiemy, czy ktoś jest po butelce wódki czy trzech piwach i pisze komentarze tej czy innej treści. Natomiast jest to swego rodzaju karczma. Kiedyś się chodziło do karczmy, żeby zrealizować taką potrzebę komentowania. Teraz się siada bardzo często przy Facebooku. Ale to nie zmienia faktu, że pismo jest bardzo potrzebnym i elitarnym sposobem komunikacyjnym, że nie tylko te głupstwa są napisane, ale także traktaty filozoficzne poprzez pismo. Natomiast drugi element, o którym warto powiedzieć, to jest to, i zresztą pan doktor we wstępie o tym mówił, żeby podać atrakcyjność czy szlachetność Fundacji Janusza Kurtyki, powiedział pan, że jest biblioteka. Bo rzeczywiście trudno sobie wyobrazić dzisiaj szlachetny, wykształcony dom bez biblioteki, tak jak kiedyś. I my, żeby się też uszlachetnić trochę, być trochę wyżej, powinniśmy mieć książkę drukowaną, bo jesteśmy osobami fizycznymi, bibliotekę domową, mniejszą lub większą, bądź z niej korzystać. Więc ten element z jednej strony ambicji, ale z drugiej strony takiego po prostu otoczenia kulturalnego i szlachetnego, nie jest wcale bez znaczenia i świat cyfrowy nam tego nie da. Zakończę może tylko takim wnioskiem, że obcowanie z książką to jest kolejny element, który powinniśmy traktować jako pewne wyzwanie związane z kształtowaniem kultury. Kształtowaniem kultury tego, kim jesteśmy, skąd też przyszliśmy, do czego sięgamy. Dziękuję. Pan Andrzej Mietkowski. Jako posiadacz dużej biblioteki chcę powiedzieć,
załamujące moją żonę. Każda kolejna książka jest tematem wielu żartów, ale ja jestem dość sceptyczny, znaczy ostrożny, jeśli chodzi o patrzenie w przyszłość, bo przypominam sobie kolekcjonowanie płyt winylowych w latach 80., których nazbierałem chyba 800 i byłem przekonany, że to jest coś, co przekażę w ręce moich dzieci. Potem się raptem zorientowałem, że chyba idę w złą technologię i zaczęły się płyty CD. I mam teraz w domu ogromną bibliotekę płyt CD, a moje dzieci słuchają Spotify'a. Więc nie, proszę? No wraca moda na winyle, ale wśród fanów winyla, no nie chcę ich określać. Ale chcę powiedzieć, że tu padło, ja sam do nich należę, ale no, uważam się za tutaj dinozaura tego gatunku. Natomiast chcę powiedzieć, że się bardzo zgadzam z tym, co tu padło wcześniej, że trzeba szukać sposobów promowania książki, jakich szukać technologii, jakich sposobów przemawiających do ludzi młodych. Był moment, kiedy brałem udział w takim projekcie, jak stworzyliśmy serię serwisów internetowych, historycznych. Był serwis poświęcony w Polskim Radiu, poświęcony Piłsudskiemu, Herlingowi, Czapskiemu, Giedroyciowi, Wyszyńskiemu. Były ich dziesiątki. To była bardzo udana inicjatywa, uzyskała szereg też wyróżnień, między innymi Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich przyznało wyróżnienie imienia profesora Janusza Kurtyki. I zastanawialiśmy się, jak teraz dotrzeć do ludzi z tą wiedzą, że w ogóle takie serwisy są. Zastanawialiśmy się, jaka jest najbardziej zaawansowana w tym momencie technologia. To było lat temu 10. Drukarki 3D. Dopiero się pojawiły. W zasadzie o nich pisano, ale jeszcze ich nie widziano. Na pikniku naukowym pod Pałacem Kultury z bardzo dobrą agencją interaktywną zrobiliśmy taki projekt interaktywny Dotknij dźwięku, który później był znany w świecie, Touch the Sound, gdzie dźwięki z archiwum Polskiego Radia, historyczne dźwięki, Piłsudski, słynne słowa o tym, że wybuchła wojna 1 września 1939 roku, prezydent Starzyński, papież Jan Paweł II na Placu Zwycięstwa. Takie dźwięki, ikony drukowaliśmy jako 3D i dawaliśmy, można ich było słuchać z takich kiosków multimedialnych i to była promocja dźwięku. Myślę sobie o tego typu działaniach promujących książkę. Tu mam w kieszeni dźwięk, to jest Józef Piłsudski, mówiący słowa stoję przed jakąś dziwaczną trąbą, wydrukowane wtedy właśnie w technologii 3D i na wielkiej konferencji w Portorożu, europejskiej konferencji corocznej świata reklamy, to zdobyło drugie miejsce w tamtym roku. Możecie panowie dotknąć dźwięku, bardzo zapraszam. I dla mnie to było coś niezwykłego, że byliśmy na najbardziej technologicznie zaawansowanej konferencji, ale dekoracją na ogromnym billboardzie był Józef Piłsudski, jego fotografia, a z głośników słyszeliśmy jego głos. I to było takie sprzężenie nowoczesności z pięknym zasobem dźwiękowym, a więc można. Trzeba szukać. Będą czytać może nie wszyscy z papierem w ręku, ale obawiam się, że niedługo będziemy w takiej sytuacji, że trzeba będzie wyjaśniać samą istotę książki, słowa drukowanego, ale na pewno przebijemy się. Myślę, że tak nie będzie, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że my żyjemy w czasach zupełnie niezwykłych, bo to są czasy, w których ludzie powszechnie czytają i co więcej, powszechnie piszą. To są jedyne w historii, i to jest jedyny czas, kiedy nawet osoby z najniższym wykształceniem właściwie zastanawiają się, jak w najkrótszej formie pisanej wyrazić swoją myśl. Mówię o SMS-ach, o Messengerze i o innych kontaktach. Ta myśl zazwyczaj albo bardzo często nie jest wzniosła, mądra czy piękna, ale to są czasy pierwsze w historii, że osoby nie z elity zastanawiają się, jak swoją myśl wyrazić w słowie pisanym powszechnie.
I czasami wracamy wręcz do piktogramów nawet przez to. Właśnie rzadziej, bo wszyscy myśleli, że one zastąpią, ale my jednak cały czas piszemy, prawda? Fotografujemy, to prawda, ale są to czasy zupełnie niezwykłe. Natomiast książka oczywiście będzie jakimś atrybutem osoby wykształconej, to się nie zmieni. Papier, skład papieru się zmieni, tak jak w latach 90. w Polsce. Ten papier, który dzisiaj mamy, już nie jest kwaśny. Już mogą Państwo spokojnie kupować i stawiać na półkę. Ale wcześniejszy już tak, więc skład pewnie się zmieni, gazety się zmienią, to będzie się zmieniało. Opera miała zniknąć. Radio miało zniknąć. I oczywiście opera zniknęła w tym takim powszechnym, popularnym rozumieniu. Nikt z młodych dzisiaj nie śpiewa fragmentów z opery idąc ulicą, nikt nie mruczy Addio del Passato, ale opera nie zniknęła. I tak książka, nawet jeżeli okaże się, że utylitarnie korzystamy z wersji cyfrowych, czegoś, co jest podobne do książki bądź nie jest podobne, to jednak książka jako taka pozostanie, bo nam jest potrzebna. Po prostu to, co jest nam potrzebne, pozostanie. Gdybym miał Państwa spytać, co to jest cyfra w XIX wieku, to zapewne mielibyśmy kłopot, bo coś takiego jak cyfra w rozumieniu szyfr zniknęło, tak? I dziś nikt nam, cyfra coś zupełnie innego oznacza, a dzisiaj jest to nam niepotrzebne i nikt nawet nie wie, co to jest. Jeszcze doktor Szymaniak adwocem. Dwa zdania dosłownie. Jak dokładnie wygląda kształtowanie się rynku książki historycznej po 1989 roku, to mógłby nam tutaj powiedzieć pan profesor Marcin Kruszyński, obecny na sali, ale ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Znaczy, proszę Państwa, w Muzeum II Wojny Światowej mamy sklep dynamicznie rozwijający się od wielu lat. Największą ilość, jeżeli chodzi o asortyment tego sklepu, najwięcej sprzedaje się w nim książek. Więc to jest rzecz bardzo pozytywna. Zwróćmy również uwagę na pewien rodzaj książek, które są publikowane. Do tej puli zaliczymy również komiksy. One cieszą się pewną, no nie chcę powiedzieć, że jakąś wielką, ale jednak dużą popularnością wśród młodszego odbiorcy. Wśród nich również komiksy przecież historyczne, które mają za zadanie właśnie za pomocą obrazka, ale również i tekstu. Jak wygląda kultura tego tekstu, jak wyglądają same treści merytoryczne w tym tekście, to jest zupełnie odrębny problem. Niemniej jednak mamy do czynienia z sytuacją, w której komiks pełni pewną rolę w odniesieniu do książek, w kształtowaniu kultury historycznej młodszego pokolenia. Więc ja jestem optymistycznie nastawiony, jeżeli chodzi o kulturę czytelnictwa, mimo że oczywiście, i to mówię ze smutkiem, zdaję sobie sprawę z dosyć dużych spadków czytelnictwa, ale to jest niezwykle ważne. I jeszcze jedną rzecz na koniec podkreślę, proszę Państwa, nie wiem, czy myśmy tutaj też nie pominęli jednego istotnego wątku. No, jeżeli chodzi o wydawnictwa, to one wręcz prześcigają się w tej chwili w atrakcyjności estetycznej wydawania swoich książek. I to również, jeżeli idzie w parze z mądrą treścią, ma swoje znaczenie i to mnie też napawa pewnym optymizmem, jeżeli chodzi o kondycję współczesnej książki. To ja trzy zdania, kontynuując optymistyczny wątek. Cechą charakterystyczną polskiego rynku książki w ogóle jest dużo większy udział historycznych publikacji niż w innych krajach. W Polsce interesujemy się książką historyczną bardzo, dużo bardziej niż w innych krajach, co jest zrozumiałe, jesteśmy między Rosją a Niemcami, trudno, żebyśmy się nie interesowali historią dla własnego bezpieczeństwa, ale to jest cecha charakterystyczna, dużo tytułów wydajemy. Dobra wiadomość jest taka, że mamy wzrost lekki czytelnictwa w ostatnich 2 latach, szczęśliwie, liczymy na dalsze wzrosty, ale jest to już pierwszy sygnał i to niekoniecznie jest zasługa pandemii. To, co pandemia na pewno przyniesie, to jest fakt, że w telewizji łączymy się z realnymi mieszkaniami ekspertów. A co za plecami ekspertów ludzie widzą? Książki. I to jest rzecz, której nie mogliśmy osiągnąć w telewizji przez dziesięciolecia, żeby pokazać, że w normalnym domu są książki, a zwłaszcza w mieszkaniu osoby, która odniosła sukces, osoby, która cieszy się powszechnym szacunkiem, skoro występuje publicznie, to tak jest, i książki, które stoją za plecami takiej osoby pokazywanej w naturalnym środowisku, są to książki nie na pokaz, tylko ewidentnie użytkowe. I to jest rzecz, która wpłynie na nasze zachowania, że ci, którzy w domach nie mają książek,
niestety takich jest sporo, będą otrzymywały przekaz, że książki są czymś naturalnym w domu, bo katalogi z IKEA niestety pokazują puste regały, a na ścianach wisi abstrakcja. Jak w polskim serialu bandyta spotyka się z adwokatem, to na tle ściany z abstrakcją wiszącą, w amerykańskim serialu na tle ściany z książkami. I to jest ta ogromna różnica, ten przekaz, który jest dla nas bardzo ważny, związany z książkami, to jest misja, którą powinniśmy promować. Książki są czymś potrzebnym i naturalnym. I jeszcze pan Andrzej Mietkowski. Jeszcze jedna ciekawostka mi przychodzi na myśl, żeby się podzielić historią. Muzyka Łukasza Rostowskiego, pseudonim artystyczny Luk, który od lat prowadzi takie projekty historyczne, produkując płyty historyczne, do których wykorzystuje pobierane głównie z Archiwum Polskiego Radia fragmenty dźwięków. Jedna z tych płyt zdobyła też szereg nagród lat temu, 7-8, Polska 39-89. Można było, słuchając muzyki rockowej, miksowanej, beatboxing tak zwany, Łukasza Luka, słuchać głosów prezydenta Starzyńskiego, słuchać Jana Nowaka-Jeziorańskiego, powojennych uczestników polskiego życia społecznego i politycznego, a wszystko to razem spakowane w muzyczno-rockowy pakiet. Byłem też kiedyś, widziałem też taki projekt właśnie Luka, pan wspomniał o komiksach, on zrealizował widowisko poświęcone Nowakowi Jeziorańskiemu w rocznicę jego, okrągłą rocznicę jego urodzin. To było zrealizowane w Muzeum Powstania Warszawskiego. I znów były dźwięki zmiksowane Luka Rostkowskiego z dźwiękami Radia Wolna Europa, a na ekranie oglądaliśmy komiks z życia Nowaka Jeziorańskiego. To było jeszcze przed powstaniem filmu. To była pierwsza prezentacja publiczna, można powiedzieć, obrazkowa życiorysu Kuriera z Warszawy. Nie dla mnie, ale dla młodego widza, jako pierwszy kontakt z historyczna opowieść o postaci Jana Nowaka-Jeziorańskiego, moim zdaniem do przyjęcia, całkiem niezłe. Tak to już jest, że poruszając ważkie problemy, pojawia nam się wiele aspektów i płaszczyzn i moglibyśmy tak jeszcze długo dyskutować, ale tempus fugit. Czas na pytania z sali. Ja chciałem się odnieść do tej pułapki nowoczesności, to znaczy nowoczesności, która się starzeje i już nie będę tego bardziej rozwijał. Natomiast drugim takim terminem, który bym chciał wprowadzić, to jest horyzont oczekiwań. Inaczej mówiąc, to jest taka teoria w badaniach literackich, którą wyprowadził Hans Jaus, horyzont oczekiwań, że pisarz albo artysta tworzy coś dla konkretnej publiczności i musi mieć świadomość, dla której publiczności co tworzy, żeby to nie były teksty do szuflady. I w związku z tym w tych dwóch kategoriach chciałbym panów zapytać, a szczególnie pana dyrektora, o kanon, mimo że pan wspominał o kanonie. To znaczy kanon, tak by się wydawało, powinien pobudzać czytanie. Czyli jest opracowany jakiś kanon lektur uznany w Polsce albo na świecie za kanon i do tego no, nie tylko biblioteka zaświadcza o naszej kulturze, ale znajomość kanonu, albo znamy Homera, albo go nie znamy, prawda? I teraz to pytanie o kanon było trochę przewrotne i też ten Robert Jaus, bo powiem dlaczego po raz ostatni używam tego nazwiska. Otóż ja jestem w takiej grupie badawczej 7 uniwersytetów europejskich, takich dobrych, Sorbona, na przykład Florencja, czy uczelni rzeczywiście w Bonn europejskich.
i my się zajmujemy kanonem. I teraz okazuje się, że w dzisiejszych czasach kanon, który został przebadany głównie na Sorbonie, bo tam są możliwości przebadania kanonu światowego, no te pierwsze miejsce, 10 miejsc zajmują raczej książki kucharskie. Potem pojawia się na 11 miejscu Orwell. W ogóle nie ma na przykład Cervantesa, Don Quixota i tak dalej. Więc moje pytanie jest takie, że związane z kanonem, to znaczy, żeby zachęcić ludzi do czytania, to na przykład sam opracowywałem stronę francuską w wydaniu krytycznym Helena Gruzińskiego, Dziennik pisany nocą. I wiem, że to opracowanie krytyczne Boleckiego, które jest całego dzieła Gruzińskiego, jest szalenie ważne. A dla kogo? Dla garstki ludzi, prawda? We Francji jest taki badanie ITEM-u, gdzie na przykład biorą na stół Flauberta, panią Bowary, jest tego 4,5 tysiąca stron, z tego kanonicznie jest wyszukanych tych 500 stron, na które się zgodził Flaubert, ale te 4,5 tysiąca kogo interesuje? No tylko garstkę ludzi, prawda? Więc czy dzisiaj kanon jest do ustalenia i do wyrzucenia no, śmieci typu, no nie wiem, książki kucharskie jako dział, który nie powinien się znajdować w ogóle w kanonie, albo też to już trzeba zrezygnować z kanonu, trzeba zrezygnować z Czapskiego, z Heliga Grudzińskiego, z Sołżenicyna. No, na szczęście miał ten 1984 rok Orwella szansę, ale to jest niepocieszające. Pytam właśnie o to, o ten horyzont oczekiwań i o starzenie się nowoczesności. A chodzi, taką tylko uwagę chciałbym przekazać. Otóż ten Hans Robert Jauss, był bardzo wybitnym badaczem teorii literatury na świecie, Niemiec, który oszukał wszystkich nas, czytelników, ale również bardzo wybitnych swoich przyjaciół, na przykład Jean Starobiński, tam Baczko i tak dalej, bo on był po prostu w gestapo i ukrył tą swoją bardzo nieprzyjemną kartę z historii. I w takim razie ostatni raz wypowiadałem, w tym miejscu mogę to powiedzieć, nazwisko tego obrzydliwego człowieka. Kanon pełni bardzo różne funkcje. Właściwie można powiedzieć, że dwie podstawowe są wykluczające. Najważniejszą funkcją kanonu jest poznanie przez kolejne roczniki czy kolejne pokolenia mniej więcej tych samych tekstów, które są konstytutywne dla nas jako społeczeństwa, jako narodu. I to jest dla nas oczywiste. Wszyscy przeczytaliśmy Sienkiewicza, Mickiewicza i to jest kanon. My uważamy, że każdy człowiek wykształcony do komunikacji potrzebuje w części tego samego zestawu autorów, tekstów, żebyśmy mogli po prostu porozmawiać. My tutaj możemy się posługiwać podobnymi odwołaniami, dlatego że mniej więcej przeczytaliśmy to samo, przynajmniej w części przeczytaliśmy to samo. To jest proste. I kanon temu służy, że my powinniśmy, może raz do roku, ja jestem zwolennikiem tego, żeby często dyskutować nad kanonem. Kanonu inaczej nie da się ustalić niż w dyskusji. Co roku powstają nowe teksty. To nie jest tak, że ważne teksty powstały tylko w XVI czy w XIX wieku, ale nadal piszemy, powstają książki. Kanon literacki, kanon historyczny, czy każdy inny jest wzbogacany co roku o nowe teksty. Czas oczywiście weryfikuje. Nikt z nas już nie czyta Malwiny, czyli Domyślności serca, zapewne bardzo popularnej powieści w XIX wieku. Nikt nie odbiera jej wartości, ale jednak nie będziemy jej wstawiać dzisiaj do kanonu z różnych powodów. A inne teksty tak. Wspomniany już wielokrotnie Gustaw Herling Grudziński jest autorem, który powinien być
w kanonie, mimo że napisał strasznie przejmującą, trudną książkę, ale uważamy, że do zrozumienia polskości i losu XX wieku dla nas jest to lektura podstawowa. I kanon jest zestawem najważniejszych tekstów do zrozumienia nas dzisiaj. Nie nas może do zrozumienia 200 czy 300 lat temu, ale nas dzisiaj. I dla zrozumienia nas dzisiaj potrzebne są teksty sprzed 100 czy 200 czy 300 lat, bo my nadal mówimy Sienkiewiczem, my nadal mamy w dużym stopniu wyobraźnię Sienkiewicza. I to, co mnie zaskakuje w badaniach czytelnictwa, my przygotowujemy taki zestaw najpopularniejszych autorów 20, a najpopularniejszych autorów z danego roku, i Sienkiewicz jest cały czas wysoko. Sienkiewicz jest w pierwszej piątce. Co dla autora, który żył 100 lat temu, jest naprawdę bardzo nobilitujące. I to nie są tylko lektury szkolne, ale także lektura osób starszych, które wracają do Sienkiewicza. Ale powinniśmy się zastanawiać co roku, czy jakaś książka nie powinna wypaść z tego. Tutaj pewnie mówimy o takim kanonie szkolnym, czyli co każdy z Polaków powinien przeczytać, tak? A która powinna wejść, bo są teksty, które tracą na aktualności dla nas, ale także powstają nowe teksty. Natomiast inna forma i inna funkcja kanonu to jest przyjemność czytania. I tu zapewne będą nieco odmienne teksty i nie ma w tym nic złego. My czytamy z różnych przyczyn, albo powinniśmy czytać z różnych przyczyn i po to, żeby stać się lepszymi, mądrzejszymi ludźmi. I ten kanon, o którym mówimy, przede wszystkim temu służy. Ale także powinniśmy czytać książki dla przyjemności, dla rozrywki, dla spędzania dobrze czasu, które nas może mniej rozwiną, ale dadzą nam więcej spokoju, radości. Jeżeli książka spełnia oba kryteria, to jest oczywiście najwspanialej, ale nie zawsze tak jest i się na to nie obrażajmy. Są książki, z którymi trzeba się zmierzyć. Są książki, na które mamy wyobraźnię w wieku 16 lat. To są te najtrudniejsze. I są te książki, które chętnie przeczytamy w wieku 50 czy 70 lat. Na szczęście od wynalezienia druku, jeśli dobrze pamiętam, opublikowano 130 milionów tytułów książek. Jest z czego wybierać. W tym w Polsce wydrukowano 1 100 000, więc też jest z czego wybierać. Spokojnie. A w bibliotekach cyfrowych, o których tutaj mówiliśmy, na samym portalu polona.pl mają Państwo 3,5 miliona. Życia nie starczy. Proszę mi wierzyć, żeby znaleźć książki ważne. A kanon jest nam potrzebny, żeby to były te książki, które my wszyscy przeczytaliśmy. Ja jeszcze tylko dwa zdania uzupełnienia do tego kanonu, o który pan pyta. Powinny również dochodzić takie książki, które mają bardzo ważne znaczenie z punktu widzenia prowadzonych od niedawna badań naukowych. Mówię tutaj na przykład o pogłębianiu naszej wiedzy w odniesieniu do niepodległościowego podziemia zbrojnego. A zatem dzisiaj w kanonie lektur szkolnych powinny znajdować się takie teksty, które kształtują w wyobraźni młodego człowieka myślenie o tej części naszej historii. Myślę na przykład o Grypsach Łukasza Cieplińskiego, czy też o wspomnianym dzisiaj przez Piotra Blikisa raporcie Witolda. Więc nie tylko rzeczy nowe, o których wspominał pan dyrektor, ale również takie, które przez 40 parę lat polskiej historii powojennej były niemożliwe do pokazania ich w szkole na naszym najmłodszemu odbiorcy. Tytułem uzupełnienia. Cóż, musimy chyba zakończyć tym akcentem. Krótkie. Więc jeśli króciutko, to ja mam do panów takie krótkie pytanie a propos tej banalizacji czy trywializacji przekazu. To jest chyba cała dramaturgia w ogóle ukryta w tym, no bo kto miałby określać, kiedy coś jest trywialne, a kiedy nie jest? I moje pytanie podeprę przykładem no po prostu z własnego życia.
Pan doktor Marek Szymaniak rzeczywiście przypomniał, że kilka lat temu napisałem taki tekst o książce historycznej. Ona się w Polsce ma dosyć dobrze, a to ciągle w nawiązaniu tej banalizacji. I tego pytania o banalizację i kto ma to określać i jakie są granice. I w Polsce rośnie liczba czytanych książek historycznych, biografii, ale też tego, co historycy, metodolodzy określają, ten paradygmat everyday life, życia codziennego. I teraz na podstawie własnych doświadczeń w kontekście pytania o banalizację. W 2014 roku zorganizowałem razem z taką naszą paczką IPN-owską pokaz mody w PRL-u. Udało się zebrać 500 osób, prasa cała lubelska brała w tym udział z grupami rekonstrukcyjnymi, półtorej godziny przez wszystkie miesiące, dekady epoki PRL-u, jak się ludzie ubierali. Podeszła do mnie później jedna kobieta, jedna z nielicznych starszych osób w ogóle w tym gronie i powiedziała mi, że właśnie obraziłem pamięć żołnierzy wyklętych. Ja starałem się odpowiedzieć tej pani, spróbowałem powiedzieć, że proszę panią, ja powiedziałam, jaki jest kontekst tego wszystkiego. Że byli ludzie, którzy ginęli, umierali, ale był też zwykły Kruszyński, który przyjął postawę adaptacyjną i w coś się musiał ubrać. I miał dzieci i w coś musiał te dzieci ubrać. I teraz, czy to była trywializacja przeszłości i przekazu historycznego, czy nie? I kolejny przykład a propos tego, o czym państwo rozmawialiście i tego, co jest trywialne, a co nie jest trywialne. W 2017-18 roku miałem przyjemność odbywać taką przygodę jako osoba, jedna z takiego grona wyznaczona do tego, żeby odpowiadać za organizację stulecia niepodległości państwa polskiego. I też już, żeby nie wyliczać mnóstwa rzeczy, to dwa przykłady. W Lublinie udało się zrobić dwie rzeczy, sam za nie odpowiadałem. Albumowe, takie popularne. Album o generale Gustawie Orlicz-Dreszerze, bo chciałem, żeby byli jacyś ojcowie niepodległości drugiego garnituru, a nie tylko IPN przypomniał tych wszystkich najważniejszych, a przecież nie oni tylko to tworzyli. A z drugiej strony wymyśliłem sobie taki komiks Niepodległość na Namiestnikowskiej. To była taka główna ulica Lublina, właśnie dlatego nazwano ją Namiestnikowską. I tam wymyśliłem sobie trzech bohaterów, którzy w listopadzie 18 roku, a Lublin był ważny, bo tam był tymczasowy rząd Ludowy Republiki Polskiej, żeby powiedzieć o tej niepodległości. Ten komiks rozszedł się totalnie, a ten album to głównie ja mam go w domu i tam może jeszcze parę innych osób plus egzemplarz obowiązkowy. I jeszcze jeden przykład, też własny, bo ja po prostu mierzę się z tym codziennie a propos tej trywialności. To już obiecuję, że koniec. Zresztą już obiecuję, że ostatni raz zabieram głos. I ostatnia rzecz. Proszę państwa, w tymże okresie stulecia niepodległości miałam przyjemność brać udział jako osoba historycznie za to odpowiedzialna, konsultant i przygotowujący teksty do takiej aplikacji na smartfona Szlakami Polski Niepodległej 1914-22. To są interaktywne mapy, można wejść, zrobić wszystko, pogadać z każdym, w ogóle zobaczyć wszystko i wszędzie. I później sprawdzałam percepcję jakby społeczną tego przedsięwzięcia. Więc te aplikacje pobrało dużo więcej osób niż nabyło wszystkie książki historyczne, które wydał IPN a propos roku 2018. Więc konkludując, gdzie jest ta granica trywialności? Kto to powinien oceniać i czy my jesteśmy w stanie to ocenić? Bo jeśli nie ustalimy granic, to zawsze historia będzie też generowała pewnego rodzaju napięcia. I dla jednego moda w PRL-u będzie elementem codzienności i przeszłości, no a ktoś wstanie, skrytykuje, powie, to są marnowane państwowe pieniądze, bo ja też taki argument usłyszałem. To jest bardzo trudne, dla mnie to jest bardzo trudne, a chętnie usłyszę panów odpowiedź na ten temat. Mimo wszystko prosiłbym tak w dwóch słowach dosłownie. Mam złą wiadomość. Nie ma takiego urzędu, który to ustali, Najwyższego Urzędu Historycznego, ani Najwyższego Urzędu Banalizacji. Tak jak w historii... I właśnie to chciałem powiedzieć bardzo dobrze, kiedy studenci mnie pytają, ale kto tak ustala, który z historyków jest dobry, a który zły? I odpowiedź jest prosta. Nie ma takiego urzędu, nie ma takich certyfikatów. To w dyskusji środowiska naukowego, które powinno czuć się odpowiedzialne, między innymi za to ustalamy, kto jest bliżej prawdy, a kto dalej. I podobnie jest z banalizacją. Politycy raczej tego nie ustalają, ale mają prawo mieć zdanie w tej kwestii. Z politykami w przeciwieństwie do historyków jest łatwiej, bo polityków co 4 lata się wybiera w powszechnych wyborach, a historyków nie. Dziękuję panom za dyskusję, państwu za uwagę. Zapraszamy na przerwę obiadową.